nominalnie rządzą, jedynie wykonawcami pewnych poleceń, które płyną z góry. Przykład grupy Bilderbergów chociażby. Ale akurat grupa Bilderbergów to nie jest grupa kontrolowana przez tajne służby. Ja myślę, że ci goście, którzy tworzą grupę Bilderberg, albo jeszcze dokładnie ci, którzy decydują, kto będzie na spotkanie zaproszony, to oni mają władzę nad służbami i służby nad nimi. Natomiast co do sytuacji w Polsce. Otóż w tej książce trzeciej artykulisty systemu, która jest zapisem wywiadu, jaki Joanna Lichocka ze mną przeprowadziła, obszernego wywiadu, stawiam tezę, że dla zrozumienia tego, co się działo w polskiej polityce, w pierwszej dekadzie transformacji służby były kluczowe, bo wtedy decydowały o wszystkim dojścia i informacje hakowe. W momencie, gdy kapitalizm okrzepnął, w tym, gdy weszły do polskie wielkie korporacje, to własność, zwłaszcza wielka własność, stała się często instrumentem silniejszym niż działania agenturalne. I wreszcie jeszcze jeden argument. Nie lekceważąc służb, nie należy ich przeceniać. Ja dam Państwu jeden argument, który do wielu osób trafia. Otóż jak przyjrzymy się, jak w Polsce działają rozmaite instytucje, służba zdrowia, sądownictwo, media, administracja. I widzimy, że one działają koleje, że działają bardzo te instytucje fatalnie. Powstaje pytanie, z jakich powodów w fatalnie zorganizowanym otoczeniu służby mają być hiperskuteczne i kontrolować wszystko. Ci goście są też tylko na etatach. Liczą się z tym, że jak będzie zmiana władzy, to będą rozliczeni. Ja myślę, że te służby raczej zaangażowane są w rozmaite lokalne gry z grupami biznesowymi, niekiedy międzynarodowymi, niż są w stanie w sposób centralny manipulować rządzącymi. Rządzący muszą się liczyć nie tyle ze służbami jako takimi, tylko z grupami biznesowymi wokół służb. I jeden prosty przykład, który powinien każdemu z Państwa być znany. Donald Tusk, gdy zostaje premierem, szefem największej tajnej służby AWB, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mianuje Krzysztofa Bondaryka. Człowieka, który przedtem pracował dla firm jednego z oligarchów. Człowieka, który pracował w biznesie, w którym występowały nieprawidłowości rozpracowywane także przez AWB. To znaczy, że Donald Tusk wpuszcza lisa do górnika. Czyli działa na szkodę państwa. I przez kilka lat nie zdejmował Krzysztofa Bondaryka z tej funkcji kierowania największą tajną służbą. Ale czy to dlatego, że to tajne służby były silne, czy dlatego, że musiał się liczyć z grupą biznesową tego oligarcha? Oligarcha biznesowy przysłał swojego człowieka, żeby rządził się największą tajną służbą. To powinno dawać nam do myślenia, gdzie mogą być rzeczywiste zagrożenia, które deformują proces uczciwej konkurencji i proces funkcjonowania państwa prawa. Ludzie w tajnych służbach są tylko na etapach. Dobór kadrowy jest często bardzo fatalny. Gdy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości byłem przewodniczącym Rady Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to robiliśmy ogląd systemu szkolenia. Ten system był daleki od, nie mówię doskonałości, daleki od dobrych standardów. Co to znaczy? Żeby manipulować całym społeczeństwem, rządzić nim, to musieliby być tam artyści od infiltracji, manipulacji. A często są to ludzie przypadkowi awansowani według grzechu służności i służalczości. Pozwolimy się zbliżać do końca, ale tutaj ten pan, którego... Tak, oczywiście, proszę bardzo. Ja chciałbym to poprawić, bo znaczy to, co chciałem powiedzieć, nie żebyśmy siedzieli cicho i nic nie mówili, tylko raczej żebyśmy odważyli się na odpowiedź niewygodny, szukać prawdy samemu dla siebie, kontaktować się z sobą, tak jak pan profesor mówi, ale problem dla mnie pozostaje globalny i jako uzupełnienie lektury do pana książki bym radził czytać Bunt mas od tego Egesetpis w latach 20., który przewiduje właściwie ten rozwój, który my mamy, a ten dzisiejszy rozwój zachodniej demokracji pod hasłem postdemokracja też już jest kilkakrotnie opisany. Także bym tą lekturę jeszcze jako uzupełniającą liczył,
Tym bardziej, że przewaga tych słuchaczy tutaj na pewno co najmniej dwoma językami władza. Także może czy po niemiecki sięgnąć, czy po angielski i tak dalej. Chciałbym też jeszcze jedno pytanie. My już musimy kończyć, tylko jedno króciutkie proszę. Myśl i rozum to nie jest to, w co można wierzyć. W przeszłości poprzez rozum wiele się stało zła. Także Napoleon zrobił wiele zła. O tym też trzeba pamiętać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Godziny spędzone z panem jak zwykle dają wiele pozytywnych przemyśleń. Zastanówmy się w domu, co wyniesiemy z tego spotkania i jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję państwu.